Dzień dobry Państwu i zapraszam na kolejny panel dotyczący edukacji finansowej. A dzisiaj naszym tematem budowa kapitału społecznego poprzez włączenie finansowe. Jaka w tym jest rola fundacji bankowych dla wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego? No a kto najlepiej może o tym opowiedzieć, jak nie osoby, które na co dzień tymi fundacjami bankowymi zarządzają, tworzą te projekty, tworzą te strategie, mają tę większą wizję i widzą te wszystkie elementy układanki, które spróbujemy dzisiaj trochę połączyć. Jak to działa? Jaka jest dokładnie rola i jak te wszystkie elementy nam się dzisiaj, może pod koniec tego panelu, bardzo ładnie połączą. Poznajmy w takim razie osoby stojące za tymi fundacjami, z którymi dzisiaj będziemy mogli porozmawiać. Pani Marzena Atkielska jest już ze mną, Fundacja Santander, dzień dobry. Pani Zuzanna Piasecka, Fundacja Empiria i Wiedza, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Joanna Dymna-Oszek, Fundacja ING Dzieciom. Dzień dobry. Dzień dobry. Super. Mamy komplet i mamy dzisiaj temat, wydawałoby się bardzo skomplikowany, jak zobaczymy, jak dużo jest grup, które trzeba włączyć finansowo, jak wiele jest elementów, które gdzieś tutaj muszą być budowane dosłownie latami. Ja mam wrażenie, że to jest taki łańcuch, który gdzieś tam tutaj nam się łączy i każdy za jakieś takie ogniwo troszeczkę odpowiada, więc na początek ja bym może z perspektywy fundacji, którymi panie przewodzą, zapytał, jaką funkcję w takim edukacyjnym łańcuchu spełniają właśnie fundacje bankowe. No nasz tytuł mówi o wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, no ale gdzie w tym jest rola fundacji dosyć szczególnych, bo jednak też bankowych, łączących się, z jak to się mówi, z bankowością, z krwioobiegiem polskiej gospodarki. Może pani Marzena na początek, tak jak przedstawiałem, jaką spełnia fundacja bankowa w tym łańcuchu rolę? Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Oczywiście fundacje bankowe wszelkie łączą się, jeżeli chodzi o edukację, w tym edukację ekonomiczną, bo możemy mówić tu też o różnym rodzaju edukacji, edukacji ekonomicznej, edukacji w cyberbezpieczeństwie, ale przede wszystkim ta edukacja ekonomiczna jest nam jedną z bliższych. W przypadku Fundacji Santander edukujemy wszystkie grupy społeczne, zaczynając od najmłodszych, od najmłodszego pokolenia, samych przedszkolaków, poprzez szkoły podstawowe, szkoły średnie i kończąc na naszym projekcie i dużym programie Santander Universidades, który realizujemy na uczelniach. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że widzimy ten potencjał w młodych ludziach i to, że oni chcą wiedzieć, w jaki sposób zarządzać własnymi środkami, co mogą robić, skąd biorą się podatki, jak tak przysłowiowo dla maluchów powiem, że pieniądze nie biorą się ze ściany, choć czasami tak te nasze najmłodsze pociechy myślą i to jest pewnie potoczne twierdzenie. Więc patrząc na tę całą perspektywę, naprawdę angażujemy się w wiele projektów, w tym też jeden sektorowy, duży projekt, jakim jest BACCYL przy Warszawskim Instytucie Bankowości, gdzie fundacje bankowe chętnie uczestniczą poprzez wprowadzenie swoich wolontariuszy właśnie do tego projektu. Ja już sobie też przy okazji wynotowałem, jakie konkretnie grupy spróbujemy sobie te wszystkie rzeczy połączyć, bo faktycznie to włączenie do finansowe, do społeczeństwa obywatelskiego dotyczy wielu osób na różnych poziomach wieku, zaawansowania, zamożności, to te wszystkie elementy spróbujemy sobie dzisiaj połączyć. A pani Zuzanno, jak Fundacja Empiria i Wiedza, jak do tego podchodzi, jaka jest rola w tym łańcuchu edukacyjnym fundacji? Jeszcze raz dzień dobry państwu. My trochę działamy z misją Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli mówimy o zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski z takim dużym naciskiem na rozwój społeczny. I teraz tą naszą grupą docelową są głównie młodzież. I tutaj mówimy o szkołach średnich, studenci, ale też osoby dorosłe, czyli osoby, które są już na rynku pracy, a potrzebują nadbudować swoje kompetencje, czy my potrzebujemy nadbudować ich kompetencje, po to, żeby też mogli pełnić ważne role w państwie. I o ile to jest, my mówimy o projektach, które kierowane są generalnie do społeczeństwa, powiedzmy do społeczeństwa dorosłego, już bardzo świadomego, tak też gdzieś z tyłu głowy cały czas mamy, że kluczową rolą naszej fundacji
jest wspieranie młodych ludzi. Z jednej strony wspieranie tych takich najzdolniejszych. Tutaj mówimy o projektach grantowych typu Talenty Jutra, czy projektach stypendialnych, którym jest Empiriusz, ale też mówimy o osobach, które być może jeszcze dzisiaj nie do końca mają zidentyfikowany potencjał, a ten potencjał każdy z nas ma, tylko na którymś tam etapie swojego rozwoju być może gdzieś zabrakło odpowiedniego prowadzenia. I tutaj bardzo duży nacisk położyliśmy na to, żeby zasypać trochę tą dziurę, która była takim wyłomem 10-letnim w edukacji matematyki, i położyliśmy nacisk na to, żeby te województwa, które w rankingu Krajowej Komisji Egzaminacyjnej są najsłabsze, i tutaj dajemy tej młodzieży, tym szkołom, tym nauczycielom korepetycje po to, żeby ich przygotować do egzaminu dojrzałości z matematyki, a tym samym też uczyć takiego trochę myślenia analitycznego, myślenia strategicznego, oczywiście w połączeniu z innymi projektami, takimi, w których rozwijamy i kompetencje cyfrowe, z dużym naciskiem na sztuczną inteligencję, kompetencje 4K, czyli te kompetencje, które w zasadzie społeczne, które pozwalają nam się odnaleźć w tej takiej rzeczywistości. Mówimy o komunikacji, mówimy o krytycznym myśleniu, o kooperacji, ale też pewnej kreatywności. Mówimy też dużo o tym, co się dzieje w obszarze science, technologii, inżynierii, matematyki, artu, bo w tej chwili też do tego STEAM-u doszła literka A, czyli mówimy o tych takich rzeczach artystycznych, które pozwalają też rozwijać tą drugą półkulę mózgową nam, osobom, które no niestety mają te umysły ścisłe, a też potrzebują tego rozwoju, więc mocno też wspieramy te wszystkie przedmioty, te wszystkie projekty, które gdzieś pozwalają młodym popracować w zespołach interdyscyplinarnych, i tutaj nasz duży udział przy wdrożeniu nowego przedmiotu do szkół biznes i zarządzanie i całego sponsoringu czy wsparcia też fundacji zwolnionych z teorii, tym, żeby ten przedmiot do tych szkół w odpowiedni sposób wdrożyć i też przygotować nauczycieli. Więc tak jak Państwo tutaj słyszycie, to działamy bardzo szeroko, ale po to, żeby tych młodych edukować i przygotować do dorosłego życia, a dorosłych do tego, żeby mogli też w odpowiedni sposób, nadbudowując swoje kompetencje, w świadomy sposób budować jeszcze lepsze społeczeństwo. Jak patrzę na temat naszej prelekcji i te dwie już wypowiedzi, to sobie myślę, mamy 2-0 dla myślenia o dzieciach, młodzieży, o tym pokoleniu, które będzie Polskę budować. I myślę, że jak panią Joannę zapytam, to już nazwa fundacji nam trochę zdradza, że będzie 3-0, że faktycznie to najmłodsze pokolenie jest jednoznaczne. Jeśli mówimy słowo edukacja, to chyba myślimy o tych najmłodszych w tym łańcuchu edukacyjnym. Dobrze myślę, pani Joanno? Tak, oczywiście, rzeczywiście Fundacja ING Dzieciom, jak sama nazwa wskazuje, kieruje swoje działania głównie do dzieci, ale mówi Pan o społeczeństwie obywatelskim i o tym, że właśnie dajemy te narzędzia dzieciom i najmłodszym, ale chcę też zwrócić uwagę na fakt, że Fundacja Korporacyjna daje też przestrzeń przede wszystkim pracownikom na wolontariat. I to jest też budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego. I ten łańcuch wartości, czy taki ekosystem, który tutaj też padło, takie sformułowanie, myślę, że to warto podkreślić. Bo fundacja daje oczywiście czasami w różnych swoich projektach, ale czasami faktycznie daje granty, więc jest ta taka rola finansowa. I te granty na różne projekty społeczne, na działania wolontariackie naszych pracowników, wolontariuszy. I tak naprawdę no to jest tylko jeden element, bo to działanie, to współpraca z beneficjentem, najczęściej z przedszkolem, czy ze szkołą, czy z jakąś lokalną społecznością, no to właśnie buduje to poczucie takiej przynależności do społeczeństwa, do swojego lokalnego miejsca, w którym się jest, i ma się wpływ na zmianę tych postaw. Oczywiście też w naszym przypadku ważne jest to, że my kierujemy te działania do dzieci, budujemy w nich takie poczucie sprawczości, pokazujemy, że ta współpraca, te kompetencje przyszłości, o których Pani powiedziała, po prostu no są właśnie kompetencjami przyszłości i mają wpływ na zmieniający się świat. Fundacja oczywiście daje też swoją ekspertyzę, swoje szkolenia dla wolontariuszy. Więc tak naprawdę rzeczywiście jesteśmy w tym całym łańcuchu
wartości i takiego dobrego działania. Ja też chciałabym wspomnieć o partnerach, którzy pojawiają się, jeżeli chodzi o działanie fundacji, bo to nie tylko jest nasze działanie, czy naszych pracowników i beneficjentów, ale również do różnych projektów zapraszamy naszych partnerów. Na przykład, jeżeli chodzi o edukację finansową, ostatnio z Fundacją Rodziny Czepczyńskich realizujemy taki program APC Ekonomii. To jest program o finansach dla najmłodszych, czyli już przedszkolaków można uczyć o tym, jak radzić sobie z pieniędzmi i właściwie do czego one służą, skąd one się biorą, to co powiedziała też pani Marzena. Ale też wspomniana Fundacja Zwolnieni z Teorii, również ING, jest partnerem tej Olimpiady Projektów Społecznych, bo czujemy, że naprawdę warto też inwestować w taką współpracę partnerską. I wspomniany Bakcyl, czyli naprawdę świetny program nasz sektorowy, który uważam, że wspólnie tutaj jako banki, jako fundacje bankowe, korporacyjne powinniśmy promować, bo widzimy, że nasi pracownicy chcą chodzić do szkół, chcą o finansach mówić, to jest coś, w czym czują się bardzo dobrze, w czym czują się tak naprawdę najlepiej. I to jest też cudowne, że nasi pracownicy, że my chcemy dzielić się wiedzą ze społeczeństwem. Ja pamiętam, jak na konferencji chyba 2 lata temu rozmawiałem z osobami, które były mocno zaangażowane w projekt Bakcyl, już tu kilkukrotnie wspomniany, i przyznam się szczerze, że dawno takiego entuzjazmu w bankowości nie widziałem, że chyba faktycznie ten wolontariat tutaj mocno działa i osoby są niesamowicie wkręcone w to niesienie edukacji w zupełnie innej dziedzinie, gdzieś poza korporacją, ale tak naprawdę dalej w tematach finansowych, więc tu przyznaję, jako osoba interesująca się edukacją finansową od bardzo dawna, to dawno nie widziałem takiego entuzjazmu w sektorze bankowym, jak ci właśnie, którzy udzielają się, później rozmawiają z tymi dzieciakami i tworzą te projekty, więc tu też ze strony blogosfery edukacyjnej jak najbardziej duży plus, ale myślę sobie też o tym zmieniającym się świecie, bo już tu troszkę padło, że niektóre elementy będą się w czasie zmieniać, troszeczkę też ostatnie burzliwe lata, nagle wszyscy chcieliśmy się dowiedzieć dokładnie, jak działa inflacja i kilka tego typu zjawisk. Padło też, pani Marzena wspomniała już o cyberbezpieczeństwie, i tak sobie myślę, z perspektywy fundacji, takie pilne, ważne potrzeby polskiego społeczeństwa, gdzie te fundacje mogą pomóc, coś, co się może w ostatnich latach dynamicznie zmieniało. Czy coś panie już takiego zauważyły, że projekt długoterminowy, wiadomo, edukacja finansowa, zrozumienie tych wszystkich potrzeb, tych wszystkich zależności, jak ta ekonomia działa, ale czy coś takiego pilnego w ostatnich latach, co nagle nam wyskoczyło na podium tych super ważnych potrzeb w zakresie pracy fundacji? Może pani Marzena na początek też wspomniała wcześniej już o cyberbezpieczeństwie, o tym, co się zmieniało. Czy to gdzieś jest ten kierunek? Cyberbezpieczeństwo tak jak najbardziej, bo tak jak wymieniłam, te wszystkie pokolenia, które wspieramy w edukacji, to one też na każdym etapie potrzebują innego wsparcia. Dlatego, że tu jest inne wsparcie w kontekście osób starszych, seniorów, jeżeli chodzi o wykluczenia w edukacji finansowej. I tu jak najbardziej przygotowywaliśmy i przygotowujemy nowe projekty i nasi pracownicy krzewią kulturę seniora bezpiecznego w sieci. Robimy bardzo dużo konferencji na ten temat, wspólnie właśnie chociażby z policją, gdzie uświadamiamy różnego rodzaju zagrożenia i najbliższe będzie w Poznaniu, więc zapraszamy już w kwietniu. Natomiast zupełnie inny kontekst będzie do studenta, inny do właśnie osób w szkołach średnich, a jeszcze inny do najmłodszych. Widzimy też, że oprócz tego cyberbezpieczeństwa ważną rolą jest budowanie kompetencji pracy w zespołach i umiejętności porozumiewania się. Stąd też stworzenie nowych gier planszowych, po to właśnie, aby edukować i finansowo, ale też ekologicznie, bo dla nas drugim trendem, który jest mocnym i ważnym, to jest właśnie trend ekologii i zrozumienia, dlaczego to środowisko jest ważne na przyszłość, dlaczego młode pokolenia powinny też o to dbać, ale my również. Więc patrząc jakby z edukacji finansowej, cyberbezpieczeństwa, my bardzo mocno również wchodzimy w tą edukację środowiskową. I ostatnim elementem, który to jest w zasadzie tak naprawdę dla nas bardziej element społeczny, może nie fundacji korporacyjnych, to jest zdrowie psychiczne młodego pokolenia. I to jest ta kwestia, w którą się bardzo mocno angażujemy już od 3 lat.
bardzo mocno wspieramy tą ideę i myślę, że ten rok będzie kolejnym rokiem wsparcia psychicznego młodych ludzi. Zaczynaliśmy właśnie od szpitali psychiatrycznych, od wsparcia ich. Mamy 30 kilka szpitali w Polsce z oddziałami dla młodzieży i jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, jest to problem, jeżeli chodzi o liczbę miejsc. No a w zeszłym roku wspieraliśmy Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w nowym narzędziu, jakim jest czat przy telefonie zaufania. Dlatego, że widzimy, że dzieci przestały dzwonić, boją się tego kontaktu, wolą pisać. To jest też pokolenie, które więcej pisze niż mówi i mamy już pierwsze informacje na temat wykorzystania tego narzędzia, jakim jest czat. Z pierwszych 4 miesięcy, z tego co pamiętam, było to 59 interwencji ratujących życie właśnie z czatu zaufania przy telefonie zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Konkretne, wymierne liczby, gdzie faktycznie taka pomoc no może dosłownie tutaj ratować życie. Bardzo dziękuję za to, że wyszliśmy aż tak daleko, bo przyznam szczerze, spodziewałem się, że aż już do tego dojdziemy, a bardziej w edukacji właśnie od cyberbezpieczeństwa, od kilku tych innych rzeczy, ale to też pokazuje, jak duży jest zakres tych elementów, o których mówiliśmy na początku, jak to nie jest tylko tu i teraz finanse, bankowość, to jest często bardzo, bardzo szerokie pole do działania dla wielu fundacji. Pani Zuzanno, jak w takim razie empiria i wiedza podchodzi do tych bieżących, a w zasadzie bardzo pilnych potrzeb polskiego społeczeństwa, które gdzieś tam może jest diagnozowane w tych wszystkich grupach, w tych wszystkich projektach, które fundacja robi? Czy coś się pojawiło takiego z zaskoczenia z ostatnich lat? Wie pan co, to co się pojawia też wśród młodych, my słuchamy też młodych, ale tych młodych, którzy studiują na zagranicznych uczelniach, tych najlepszych uczelniach na świecie, mamy całą taką grupę też wolontariuszy, mentorów, i trochę podpatrujemy, co oni robią na świecie, jak zakładają fundacje, jak wspierają młodych w swoim wieku albo kolegów tuż przed ich decyzjami o podjęciu studiów gdzieś za granicą albo też podjęciu decyzji o założeniu jakiejś fundacji. I nie ukrywam, że mamy bardzo młodego, fajnego człowieka, Janka Bartkowiaka. Janek założył O'Converse i integruje młodych w zasadzie już teraz w całej Polsce do tego, żeby się zastanawiali nad tym, jakie firmy, jakie startupy można by było założyć. Identyfikują problemy, określają sobie konkretne cele. To jest cała taka olimpiada, w której ci młodzi z różnych miejsc próbują przygotować taki startup i później już pod okiem mentorów, jury, też te projekty dostają swoje zielone światło na realizację bądź nie. To jest troszkę też zaczerpnięte z Uniwersytetu Stanfordzkiego, gdzie tam dokładnie wiemy, że na 100 zgłoszonych projektów przechodzą 2 i pokazujemy, że to, że dzisiaj masz pomysł na jakiś startup i ten startup ci nie wyjdzie, to nie jest twoja porażka, próbuj dalej, też podpierają ci jakimiś danymi, jakimiś liczbami, żeby uwiarygodnić też swój przekaz. Też taką ważną rolą dla nas jest to, że zależy nam też bardzo na tym, to już wcześniej wspominałam, żeby osoby, które już mają doświadczenie w zarządzaniu i mają ambicje na to, żeby zarządzać czymś większym, mogły uczestniczyć w naszym programie, który realizujemy z Fundacją Sterna i to jest program realizowany przez Stanford Business, School of Business i tam 40 osób z Polski i z Europy Środkowej, bo taki mamy też parytet, może uczestniczyć w tych programach realizowanych na Stanfordzie. Do tego też kluczowym dla nas jest to, aby rozwijać projekty i to w obszarze medycyny, biotechnologii, fizyki, astronomii, dużo działamy tu w obszarze kosmosu, żeby te osoby, które już dzisiaj mają szansę zmienić oblicze polskiej nauki, żeby one przy naszym wsparciu finansowym mogły realizować dalej swoje projekty i też pod okiem mentorów, najlepszych profesorów, z najlepszych uczelni te projekty doskonalić. I tutaj co roku 25 osób dostaje takie granty w obszarze właśnie tych 5 kategorii i te projekty realizuje. Chcę też Państwu powiedzieć, że czasami po prezentacjach tych projektów te osoby już dostają pracę i są zapraszane do różnych firm technologicznych, gdzie już pod okiem biznesu, ekspertów mogą te swoje projekty realizować. Trochę podpatrujemy też to, co się dzieje w Izraelu, jak funkcjonują te wszystkie, ten ich Instytut Weizmana, co my możemy zrobić, żeby też w Polsce tego typu rozwiązania młodym proponować. Więc bardziej w takim obszarze
można to nazwać przedsiębiorczością, bo ta przedsiębiorczość, ona jest rozumiana, można ją tutaj rozpatrywać na różnych poziomach, ale bardziej ku temu, żebyśmy się stali bardziej nowocześni, bardziej technologiczni. Mamy ambicje wypromować jakiegoś polskiego noblistę w naukach ścisłych, mamy dużo nagród literackich, natomiast jeżeli chodzi o nauki ścisłe, to Maria Skłodowska-Curie, to jest sto parę lat temu i od tego czasu nic nie ma. Więc to jest nasza ambicja, wspierać młodych właśnie w tych obszarach biznesowych, technologicznych, matematyki, astronomii, fizyki, tam po prostu, gdzie na świecie ta myśl technologiczna jest dużo bardziej rozwijana, są dużo większe środki kładzione na edukację, a to, co jako bank możemy zrobić, to na miarę swoich możliwości też tych młodych identyfikować, przygotowywać tego typu programy i ich rozwijać. Teraz też jesteśmy po takim ogólnopolskim konkursie, to był Direction Space, polskie uczelnie, znaczy polscy studenci mogli zgłaszać swoje zespoły i przygotowywać wynalazki, które będziemy mogli wynieść na orbitę. 5 zwycięskich zespołów będzie mogło teraz mieć staże w CERN-ie, także też organizujemy im te wyjazdy już bezpośrednio w miejsca, w których pod okiem najlepszych specjalistów będą mogli obserwować to, co się dzieje też na świecie i te wynalazki swoje przygotować i na tą orbitę wynieść. Czyli tu więcej biznesu, kosmosu, startupów i tego wspierania w drugą stronę. No faktycznie, tak. Jak patrzę na ostatnie lata. Taką rolę przyjęliśmy, w tym kierunku chcieliśmy się rozwijać. I wydaje, znaczy jestem pewna, że robimy to dobrze i grupę tą docelową też właściwie zidentyfikowaliśmy. Jest sporo fundacji, która ma rozwiązania dla młodzieży, jest sporo fundacji, która wspiera dzieci i to jest fajne i to jest bardzo dobre, bo my tak naprawdę wypełniamy każdą lukę. Tutaj, tak jak mówiła pani z ING, czyli macie dzieci pod swoją opieką, Marzena ma, widzę, że cały przekrój, a my raczej zajęliśmy się już tą taką młodzieżą i dorosłymi, i bardzo dorosłymi. Super, to uzupełnimy w takim razie jeszcze te bieżące potrzeby, które może w ostatnich latach faktycznie mocno uwypukliliśmy, może gdzieś tam zmieniały się te długoterminowe strategie edukacyjne. Jak z perspektywy Fundacji ING Dzieciom, pani Anna, to wyglądało? Czy coś w ostatnich latach faktycznie przemówiło do Fundacji, że nie, musimy zmienić ten kierunek, bo to jest super pilna, ważna potrzeba, w to musimy zdecydowanie teraz pójść? No na pewno edukacja klimatyczna. To był taki przełom, myślę, kilka lat temu. Temat, który tak naprawdę pojawił się jako po prostu trend globalny tak naprawdę, czyli edukacja, którą chcemy się zająć, którą chcemy promować, również właśnie wśród najmłodszych, bo taka jest nasza główna grupa docelowa. W tym zakresie my akurat również postawiliśmy na wolontariat. Mamy taki swój autorski program grantowy Moje Środowisko. Mamy fundusz rzędu 300-400 tysięcy złotych, 300-400 tysięcy złotych rocznie, chciałam powiedzieć miesięcznie, ale rocznie na inicjatywy wolontariackie dla właśnie naszych wolontariuszy i oni wspólnie z tą społecznością lokalną, z przedszkolami, ze szkołami piszą do nas projekty właśnie w tym konkursie. Mamy wsparcie również ekspertów, bo też sami się uczymy tej edukacji klimatycznej, ekologicznej, też chcemy zrobić to po prostu dobrze. I to był taki, myślę, temat przełomowy, który pojawił się kilka lat temu i który, myślę, będziemy się dalej skupiać. Czyli kwestie po prostu prośrodowiskowe, oprócz tej edukacji ekonomicznej i oprócz tej przedsiębiorczości, o której też mówiliśmy, bo myślę, że to jest bardzo ważne i to jest ta przedsiębiorczość taka nawet nie w kontekście właśnie liczb czy edukowania, mówienia o finansach, ale takiego budowania własnego poczucia, wartości, własnego pomysłu na siebie, brania sprawy w swoje ręce, sprawczości. Chcemy pewnie te postawy zakorzenić w młodych ludziach. A tu oczywiście nie jestem tutaj absolutnie jakąś nowatorską, tutaj nic nowego nie powiem. Padło oczywiście cyberbezpieczeństwo, bardzo ważny temat,
który się pojawił w bankach i również oczywiście fundacje bankowe powinny mieć go w swojej strategii, w swoich planach działania, w ING Banku Śląskim również i w Fundacji ING Dzieciom również zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Jest to ciekawe, myślę, bo to też może w takim kontekście troszeczkę innym, myślę, że warto wspomnieć, że też o narzędziach, które w ogóle mamy, jeżeli chodzi o dzieci, o dotarcie do dzieci, bo też stwierdziliśmy, że warto w ogóle mówić do dzieci ich językiem. Jeden z takich naszych projektów bankowych to jest w ogóle gra na platformie Roblox. Gra nazywa się Miasto ING. I bo wiemy, że dzieciaki po prostu grają w gry, ale chcemy pokazać, że można robić to mądrze, można się przy okazji czegoś nauczyć. I oprócz tego, że właśnie Miasto ING uczy o finansach w taki sposób, który myślę najlepiej do dzieci dociera, to również postawiliśmy tam na taki nowy moduł o bezpieczeństwie, więc również rzeczywiście ten taki aspekt bezpiecznego bycia w sieci tam się pojawił. Więc różne perspektywy, różne elementy u nas też się pojawiają. Czy jakieś nowe tematy? Myślę, że też temat, który wspomniała pani Marzena, zdrowia mentalnego, zdrowia psychicznego. No w pewien sposób również tym się zajmujemy. Widzimy, że no jest taka potrzeba, to nie otwieram tutaj jakiegoś, nie wiadomo jakiego odkrywczego tematu. I również staramy się jako fundacja w tym obszarze zaistnieć. Powiem tylko o jakichś takich może ciekawym projekcie, również z naszym partnerem. I to może też jest ciekawe, jaki to partner, bo to Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, czyli słynny NOSPR. Tam rzeczywiście nasi wolontariusze również wspierają taki projekt NOSPR-u. To są koncerty sensoryczne, pianissimo, które są przeznaczone dla osób, które mają no, specjalne potrzeby, potrzebują pewnie innego anturażu, jeżeli chodzi o odbiór muzyki. To są koncerty w takim wyciszeniu, z innym repertuarem, z ograniczoną liczbą osób na sali. To są też bezpłatne koncerty i nasi wolontariusze chętnie tam pomagają właśnie uczestnikom tych koncertów. Są też również, ale to też sprawia, że chcemy w ogóle mówić o tych różnych innych potrzebach i myślę, że to jest też ważne i to jest też dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o to, że w sumie jesteśmy bankiem, a robimy naprawdę bardzo różne i bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo mi się podoba to jako taki wstęp do pytania, które chodziło mi bardzo mocno po głowie, czyli my dzisiaj rozmawiamy o szerokich obszarach, o dużych grupach, wymieniamy sobie, które są tymi grupami docelowymi, jakie mogą mieć tutaj potrzeby, ale bardzo często przemawiają do nas pojedyncze historie, historie konkretnych ludzi, bardzo konkretne sytuacje, jakieś wspomnienia, które zostaną nam na całe życie z taką koncepcją, że to, co robię w tej fundacji, to jest coś bardzo, bardzo ważnego i faktycznie wpływającego na to wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. I tu mam do pani takie pytanie, czy jest taka pojedyncza sytuacja, konkretna historia, jakieś konkretne wspomnienie, które gdzieś tak zostało na długie, długie lata, że robimy tutaj naprawdę dobrą rzecz i to zawsze gdzieś przychodzi do głowy. Tu możesz bez wywoływania do tablicy, czy któraś z pani chciałaby się takim wspomnieniem, czy taką konkretną historią podzielić, która z tego dużego obszaru sprowadzi nam tę edukację finansową i nie tylko do tej jednej konkretnej historii czy osoby. To może ja się podzielę, bo to jest młoda dziewczyna, która nie miała szansy przystąpić do matury z matematyki, bo nauczyciele ją przekreślili. I jej pierwszy test, który zrobiła, test na wejściu, to był test, który jej dawał 3% ocen pozytywnych z tego testu, czyli wiadomo, że tej matematyki nie umiała. To była osoba, która nie wierzyła w siebie, która miała już pierwsze takie epizody depresyjne i w momencie, kiedy ona skorzystała z naszego wsparcia, z naszych korepetycji, a te korepetycje realizujemy z firmą Elite Math, to są korepetycje na żywo, i to nie jest tylko i wyłącznie uczenie matematyki i rozwiązywania konkretnych przedmiotów, ale to jest cały wpływ na to, jak wygląda nasz mózg, jak musimy się uczyć, jak musimy się odżywiać, dlaczego ważne jest to na przykład, żeby rano wstać i wziąć chłodny prysznic, albo nie zaczynać dnia od włączenia telefonu i przeglądania tego, co się dzieje w sieci, tylko na przykład wyjścia na spacer,
Czyli mówimy o takim podejściu holistycznym do tego człowieka, gdy się uczysz matematyki przy okazji, ale jednocześnie też budując świadomie plan swojego dnia, podejmując właściwe decyzje co do odżywiania, odpoczynku, momentu, w którym siadamy do robienia lekcji, a kiedy nie. Ona tą maturę zdała na 85%. Dzisiaj, w tym roku chcę ją powtórzyć, bo chcę zdać ją na poziomie rozszerzonym i dziewczyna idzie na budownictwo. Więc to jest taki sukces osoby, która się po prostu podzieliła tym, że gdyby nie to, że mogła skorzystać z takiego wsparcia, jakie dała Fundacja Empiria i Wiedza, prawdopodobnie nie miałaby tej matury i nigdy by nie przystąpiła do egzaminów na uczelnię. Także to taka prosta historia. Jak mogłabym jeszcze jedną, bo ona też jest dla mnie osobiście bardzo ważna, to jest chłopak, który dostał się na London School of Economic na kierunek bardzo rzadki, to jest matematyka połączona z finansami i nie miał finansowania. Startował do naszego jednego z programów, który realizujemy z Orlenem, to są stypendia z Bonafide i nie dostał tam tego stypendium z tego względu, że pierwszą uczelnię, którą wybrał, to była uczelnia londyńska, ale nie London School of Economic i ona nie była w pierwszej 50 listy szanghajskiej. I my zdecydowaliśmy się sfinansować jemu te studia tylko i wyłącznie dlatego, że to był samorodek. Pierwszy dzieciak z Polski, który na tym kierunku mógł studiować i to była jedyna osoba, która nie miała jeszcze doświadczenia z uczelni zagranicznych, bo w większości to są dzieciaki, które studiują gdzieś tam na Oxfordzie, na Cambridge i tylko potrzebują finansowania na drugi stopień, a on był z Uniwersytetu Warszawskiego. Daliśmy te pieniądze, on skończył te studia, skończył to stypendium. Jest zapisany w historii London School of Economic jako pierwszy Polak, który ten kierunek skończył i dzisiaj pracuje u nas w banku. Także też mamy jakieś swoje sukcesy, też wspieramy gdzieś tych młodych, którzy no być może też patrząc na to, w jakiej rzeczywistości takiej ekonomicznej też większość rodzin żyje, nigdy nie mógłby sobie pozwolić na to, żeby te studia na tej uczelni za własne pieniądze skończyć. Super, dziękuję za tę historię. Mam wrażenie, że wiele osób teraz słuchając tego przed ekranem też się uśmiecha i sobie myśli, że jednak właśnie te duże obszary, te duże rzeczy, te duże dane, ale tak naprawdę to te historie do nas przemawiają, ile takich osób, które całkowicie będą mieć zmienione życie przez działania fundacji gdzieś tam na tym świecie jest. Czy w takim razie jeszcze jakieś historie poznamy? Tak, to ja mogę teraz. Oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o historiach związanych z konkretnymi osobami, to w momencie, kiedy zaczynałam pracę kilka lat temu w fundacji, przyszedł do mnie tata bardzo zdolnego, bardzo młodego wtedy chłopaka, bo wtedy miał 9 lat. Był to Kamil z Lublina i Kamil wtedy zaczynał studia, uwaga, studia, dobrze mówię, na Politechnice Lubelskiej. I on stał się naszym pierwszym stypendystą, kiedy jeszcze nie mieliśmy żadnego projektu i programu i tak naprawdę został twarzą tego projektu stypendialnego. Po 6 w tej chwili edycjach, jakie zrealizowaliśmy, w tym roku będziemy realizować 7, Kamil tak naprawdę jest naprawdę wspaniałym młodym człowiekiem, który jako pierwszy niepełnoletni chłopak w Polsce dostał zgodę sądu na otwarcie firmy bez zgody rodziców, ponieważ on ma lat w tej chwili, ma 16, będzie miał w lipcu 17, a wczoraj właśnie u niego byliśmy, bo my odwiedzamy swoich stypendystów w własnych ich domach, więc to jest taka niespodzianka. Kamil robi panele słoneczne w tej chwili, które będą obracały się w kierunku słońca. Ma lat 16, ma już swoją firmę, zatrudnia osoby. Oczywiście jest to na pewno potencjał na młodego naukowca i nie tylko polskiego, ale to, co mi utkwiło w pamięci, że wtedy na tamtym etapie nikt w niego nie wierzył i to był taki moment, kiedy my powiedzieliśmy, dobrze, wierzymy, tak, bo przed tata mówi o czymś, czego my no tak naprawdę nie mogliśmy sprawdzić, oprócz tego, że dostaliśmy projekty, ale te projekty dotyczyły budowania silników, mechatroniki, co dla osób pracujących w fundacji jest zupełnym tematem, na którym się nie znamy, a dziś mamy pełny sukces młodego człowieka,
a za nim idą następni młodzi ludzie w programach stypendialnych, którzy tak jak i Zuzia powiedziała, właśnie dostają się na prestiżowe uczelnie, kończą te uczelnie, jesteśmy dumni z tego, zaczynają na staże i mamy nadzieję, że w przyszłości też będą pracownikami sektora bankowego, no bo na to liczymy, a w przypadku właśnie tego programu stypendialnego to powiem taką ciekawostkę, że w pierwszej edycji zaczynaliśmy od 60 kilku osób, które się zgłosiły, natomiast w zeszłym roku mieliśmy rekord, 4962 osoby zgłosiły się do programu stypendialnego z Polski. W związku z tym widać, jak te programy są naszym młodym ludziom potrzebne. To, że my jako fundacja wspieramy te młode talenty, tutaj nie ma znaczenia już naprawdę wiek, tylko chodzi o to wsparcie, o to, że wierzymy w tych młodych ludzi i dajemy im potencjał. Czasami to nie chodzi tylko o finanse, bo czasami chodzi to o uwierzenie w siebie, o tą motywację własną, o to, że rodzice wracają do nas i mówią, żeby nie to stypendium, to ta moja córka czy syn siedzieliby w domu i by dalej nic nie zrobili. I to jest najważniejsze i myślę, że każda z nas, jak tutaj jest, potwierdzi to, że mamy mnóstwo takich przykładów, gdzie pomogliśmy, a myślę, że potem gdzieś, jak będziemy starsze, będziemy oglądać tych wspaniałych ludzi z fotela w telewizorze. Także tego sobie życzę. To jest też piękne, że później te osoby są ambasadorami dosłownie dalej i tej edukacji finansowej i tych fundacji, które często za tym szły i często nawet i zakładają swoje, więc mam nadzieję, że ten łańcuch też gdzieś nam się tutaj połączy. Myślę, że pani Anna też jakieś historie związane tu chociażby z dziećmi, podejrzewam, że też się ciekawe pojawią, bo też się pani uśmiechała, jak słyszała te, więc na pewno każdy, kto pracuje ileś lat już w tej dziedzinie, ma z tyłu głowy takie piękne historie. Tak, ja też chciałabym tutaj dopowiedzieć, bo też akurat nas spotkała niesamowita historia w ING. Ja może wyjaśnię na początku, że Fundacja ING Dzieciom ma swoją siedzibę w Wiśle i mamy tam taki ośrodek wypoczynkowy. Przez kilkanaście lat organizujemy tam nasz autorski program, to są turnusy uśmiechu. To są bezpłatne turnusy dla grup z różnych miejsc, tak powiem, biedniejszych, dla szkół, które nie stać na zielone szkoły, dla dzieci, które mają różne potrzeby i biorą udział w takim konkursie i na 12 dni mogą przyjechać na taki turnus uśmiechu, żeby po prostu w tej malowniczej Wiśle odpocząć i też zrealizować jakiś swój własny projekt i po prostu pobyć razem, cieszyć się takimi niekiedy pierwszymi wakacjami. I to, co jest, myślę, niesamowite, co nam się przydarzyło, to, że dwa lata temu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, stwierdziliśmy, że ośrodek udostępnimy dzieciom uchodźczym, matkom z dziećmi. I przyjechała do nas dokładnie 6 marca grupa dzieci z 6 marca dwa lata temu, grupa dzieci z domu dziecka z Zaporoża, 22 dzieci. I te dzieci są u nas od tych 2 lat, pod naszą opieką, pod opieką Fundacji ING Dzieciom. Dzieci chodzą do szkoły w Wiśle, my zatrudniliśmy im opiekunów, wychowawców. Dzieci mają zapewnioną opiekę medyczną, wakacje, urodziny. To jest osobista historia, bo sama i łącznie z koleżankami z zarządu podjęliśmy decyzję, żeby być opiekunami tymczasowymi tych dzieci, bo dzieci przyjechały z opiekunem, który jakby nie chciał się tego podjąć, więc biorąc pod uwagę tutaj też ich życie w Polsce, my podjęliśmy tę decyzję, żeby aż tak po prostu zająć się nimi. Więc dzieci są u nas, znamy je wszystkie, uwielbiamy je. I to jest naprawdę historia, która pomimo tego, że naprawdę robiłam, pracuję też w ING Banku, po prostu na stanowisku merytorycznym i robiłam masę różnych projektów takich bankowych, specjalistycznych i pracuję w fundacji, robimy różne rzeczy, to myślę, że to jest coś, co powiedziała też Marzena, jak będziemy już takie trochę starsze, będę pewnie wspominać to, że przyjechały do nas dzieci, uciekły przed wojną, żeby być bezpieczne, żeby wzrastać w jakimś też zdrowiu, w bezpieczeństwie, w uśmiechu, w dobrych relacjach. Widzimy, jak rozkwitają, jak tej traumy wojennej nie mają. Więc no faktycznie nie spodziewałam się tego, rozpoczynając przygodę z bankowością te prawie 20 lat temu, że taki, nawet nie wiem, co nazwać, bo to ani nie projekt, ani inicjatywa, po prostu taki odruch serca będę mogła realizować, będzie mi to dane, więc
Jestem też bardzo wdzięczna w ogóle zarządowi, również banku i Radzie Fundacji, że też pozwoliła nam na takie typu zadanie. I też może przy okazji, bo mówimy dużo o edukacji, ten panel jest edukacyjny, ale to, co też myślę, że jest ważne, jeżeli chodzi o nas, o budowanie takiego społeczeństwa obywatelskiego, o którym mówiliśmy na początku, i o takim właśnie też byciu wśród klientów, wśród pracowników, to my w ogóle w ING również odpowiadamy bardzo szybko na takie tematy, które pojawiają się nagle, których się nie spodziewamy. Właśnie wojna w Ukrainie czy trzęsienie ziemi w Turcji, Syrii w zeszłym roku, bardzo szybko wspólnie z bankiem organizujemy zbiórki charytatywne. Zapraszamy naszych pracowników, naszych klientów do tego, żeby uczestniczyli w tych zbiórkach. I to jest też, ja wiem, że to jest może najmniejsza taka rzecz, którą możemy zrobić, tak? Wpłacić pieniądze, ale to też jest niektórym osobom bardzo ważne, bardzo potrzebne i bardzo ważne, że to umożliwiamy. Rzeczywiście jest to zaufanie do tej fundacji korporacyjnej, jest zaufanie do tego banku. Tak, ja wpłacę te środki, podzielę się tym, bo wiem, że jest teraz szybka potrzeba i można pomóc. My to umożliwiamy. Ja muszę powiedzieć, że wybuchła właśnie wojna w Ukrainie, to zebraliśmy naprawdę jako wśród pracowników, wśród klientów 5 milionów złotych, a zarząd postanowił tą kwotę podwoić, więc mieliśmy do dyspozycji 10 milionów złotych do zagospodarowania na już, do podzielenia się, bo była taka potrzeba. Tak samo ta zbiórka na trzęsienie ziemi. Tutaj od razu zareagowaliśmy z UNICEF-em. To jest też ważne, że mamy te relacje właśnie z różnymi partnerami i taką zbiórkę ogłosiliśmy wtedy też. 1 milion złotych od razu mogliśmy przekazać. Ja wiem, że to są kwestie pieniężne, ale mówimy też o tych fundacjach bankowych. Jesteśmy taką fundacją i mamy ten mechanizm, mamy te narzędzia, żeby też taką pomoc nieść. Czyli oprócz naszej takiej głównej działalności podstawowej, naszej strategii, są też rzeczy, na które możemy szybko zareagować i cieszę się, że to tak się też dzieje. W kontekście tego, co Joanna powiedziała, to możemy sobie tu podsumować, że bankowcy tak naprawdę też mają serca. Chociaż mówimy tylko o pieniądzach, ale mamy serca i to ogromne i myślę, że nie tylko po tych naszych tutaj trzech przykładach fundacji, bo jest ich jeszcze kilka, można zobaczyć, że jesteśmy ludźmi i naprawdę chcemy pomagać w kontekście i edukacji, ale i nie tylko, tak? Bo robimy tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na Kongresie Edukacji Finansowej i o tej edukacji finansowej, ale myślę, że te konkretne historie i to, z jaką pasją Panie o tym mówią i jak ten sektor bankowy może na bardzo, bardzo wielu etapach i obszarach pomagać, to będzie dużo bardziej przemawiało niż to, gdybyśmy teraz zaczęli rozmawiać tylko o statystykach, pokazywali słupki, co tutaj można zrobić, jak pomóc, czy jakie kwoty padają. Myślę, że te historie, te uśmiechy, to jest coś, co zostanie osobom oglądającym ten panel dzisiaj, więc ja już nie będę dopytywał o te struktury fundacyjne, o to, jak to się łączy z bankowością, bo też dziś miałem to z tyłu głowy. Myślę, że te historie dużo, dużo mocniej do wszystkich dzisiaj przemówią i do tego, że po prostu w tym sektorze finansowym no, mamy dużą misję do zrobienia i zdecydowanie dobrze, że tak wiele osób z pasją chce ją realizować. Ja bardzo Paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Marzena Atkielska, Fundacja Santander, Pani Zuzanna dziękuję. Piasecka, Fundacja Empiria i Wiedza i Pani Joanna Pinaoszek, Fundacja ING Dzieciom. Bardzo dziękuję. Ja również Państwu wszystkim zgromadzonym przed ekranami dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dużo inspiracji, ale też do sporo wiedzy i trochę zrozumienie tego, że ten obszar bankowości, tak jak tutaj Panie wspomniały, to nie jest tylko ten wąski obszar finansów, pieniędzy, że tylko o tym tutaj porozmawiamy. Tu faktycznie zmieniają się życia ludzi i od tych pojedynczych historii, a później dziesiątek, setek, tysięcy do dziesiątek tysięcy tworzy nam się właśnie to społeczeństwo obywatelskie i chyba dobrze nam idzie. Także dziękuję pięknie i do zobaczenia na kolejnych z tego. Dziękujemy, do zobaczenia. Do widzenia.